miał być pokaz dronów, którego nie było. No właśnie, w roku bieżącym chcieliśmy tradycyjny pokaz ogni sztucznych, który tak naprawdę i tak się odbywa, bo czeska strona, o czym doskonale Państwo wiecie, pokaz taki przygotowała o 17. Chcieliśmy uzupełnić o nowe technologie, czyli o pokaz tańca dronów. Tak jak Państwo, tak jak i ja, no jesteśmy rozczarowani tym, że się nie udało. Pokaz dronów wiąże się z wieloma ograniczeniami, z wieloma trudnościami. W tej chwili bardzo nam zależy na pokazaniu dobrego wizerunku i miasta, i firmy, bo i miasto, i firma jesteśmy dotknięci tym, że ten pokaz się nie odbył, bo jest to dla nas, no to jest to jakaś porażka, no nie boję się użyć tego słowa. Dlaczego ten pokaz dronów tutaj w Cieszynie się nie udał? Czasami mamy problemy z czymś takim jak siła wyższa. Nie daliśmy rady wystartować, nie podjąłem decyzji o starcie z racji braku pełnej łączności wszystkich statków powietrznych, które miały brać udział w pokazie. Bywają sytuacje, gdy na szkoleniach, które też prowadzimy, i prywatne osoby, które latają swoimi statkami powietrznymi, też mają problem z tym, że mając jednego drona nie są w stanie wystartować, czy pojawiają się jakieś błędy i no, tak to niestety jest z tą technologią. Tutaj mamy ponad 20 statków, które chcemy zsynchronizować. One muszą latać z dokładnością około 0,8 metra względem siebie, żeby móc tworzyć figury. I jeżeli tak, jak to miało miejsce podczas Nowego Roku w Cieszynie, dwa statki nie mają docelowej dokładności mniejszej niż 0,8 metra, no nie zezwalam na start. Wiązałoby się to z rozbiciem figur, z rozbiciem prawdopodobnym pozostałych statków biorących udział w pokazie. Wcześniej to wszystko było sprawdzone, wcześniej ta łączność była na próbach. Tak, wcześniej łączność była, było to sprawdzane, cały pokaz też był sprawdzany i na naszym lądowisku, i tutaj w miejscu docelowym. Wydaje mi się, że problemem mogło być też to, iż na rynku w Cieszynie była dosyć duża ilość ludzi. Doszły nas słuchy, że około 2000 osób. W godzinie zero no, doszło do dużych zakłóceń, czego nie byliśmy w stanie wcześniej sprawdzić, o czym no, nie wiedzieliśmy, że taka sytuacja może się tutaj zdarzyć. Można powiedzieć, że podobnie jak w skokach, oprócz temperatury, wiatr krzyżuje plany organizatorom, organizatorzy odwołują konkurs skoków. Tak to niestety bywa. Z pokazem dronów jest jeszcze kilka innych czynników, tak? Oprócz wiatru, temperatura. Statki przed startem też oczekują około 10 minut na pozycję i 10 minut w niskich temperaturach dla baterii no, jest zabójcze. Kolejny z czynników no to oczywiście zachmurzenie i odpowiednia ilość satelit GPS GLONASS, która nam tutaj daje konkretną pozycję dla RTK, wnoszącego poprawki dla dronów. Ten pierwszy pokaz przygotowaliście z Parku Pokoju, później zdecydowaliście się o przesunięciu go troszeczkę dalej. Działaliśmy troszeczkę w amoku. Z racji braku komunikacji tutaj z organizatorami dostaliśmy taką informację o tym, by spróbować jeszcze w innym miejscu, czego ja nie chciałem absolutnie robić pod względem przenoszenia całego miejsca startu, całej technologii w inne miejsce. W tych kluczowych momentach, w których ta łączność między nami a organizatorami powinna być zapewniona w 100%, była osoba pośrednicząca, z którą kontaktowaliśmy się koło godziny 17 i o godzinie 17 wiedzieliśmy, że ten pokaz się nie odbędzie. O godzinie 17:15 chciałem wyjść i też niestety nie było takiej możliwości, żeby osobiście przekazać ludziom tutaj zgromadzonym o tym, że ten pokaz się nie odbędzie, wiedząc, że są tutaj małe dzieci, temperatura ujemna, no wszyscy wiedzieliśmy, że jest to nieprzyjemna sytuacja. Zrobiliśmy to bardzo szybko, przenieśliśmy się na nową lokalizację, w nowej lokalizacji, w miejscu, które było dużo mniej zakłócane, z dala od zgromadzenia na rynku w Cieszynie. Wystartowały statki powietrzne, utworzyły pierwsze figury, sprawdziliśmy, wszystko działało wyśmienicie, po czym wiedzieliśmy, że pokaz jest za nisko i należało go przeprogramować, tak? Należało tutaj zmienić docelową wysokość lotu całego pokazu. Niestety wiązało się to z mniej więcej 2 godzinami pracy tutaj programowania ścieżek dronów. Ile takich pokazów macie już na swoim koncie? Ile takich udanych? Udanych pokazów mamy na swoim koncie 5. Jeden za granicami, pozostałe wszystkie w naszej polskiej przestrzeni powietrznej, czyli u nas w Polsce.
Tak jak to zostało w oświadczeniu podane, dopełnimy wszelkich starań i chcemy, ażeby tutaj w Cieszynie też ludzie mogli zobaczyć i przekonać się do tego, że to jest do zrobienia. I przepraszamy tak za to, że czasami ta technologia może nas zawieść. Czyli teraz w tej cenie będą dwa pokazy. Dogadaliśmy się na dwa dodatkowe pokazy. Pierwszy z nich, mamy nadzieję, że się uda. Oczywiście tutaj warunki pogodowe, inne względy techniczne o tym będą decydować ostatecznie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli już niedługo, 12 stycznia w niedzielę, w ramach Światełka do Nieba. Będzie to pokaz specjalnie przygotowany pod tą imprezę. Pokaz będzie widziany z różnych stron Cieszyna, oczywiście z rynku najlepiej, ale Państwo, mamy nadzieję, zauważą go na cieszyńskim niebie również. Drugi pokaz postaramy się zrealizować w sezonie wiosenno-letnim. Ten termin Państwu podamy nieco później. A jeżeli chodzi o koszty, czy taki pokaz dronów jest pokazem droższym od sztucznych ogni? Nasz pokaz cieszyński to nie tak spektakularne wydarzenie jak te, które Państwo możecie oglądać w internecie, przygotowywane przez chińskie czy amerykańskie firmy. Nasz pokaz został wyceniony na kwotę, którą po prostu można zapłacić za zwykły pokaz ogni sztucznych. Proszę też mieć świadomość tego, że my nie zapłaciliśmy tej kwoty do tej pory, bo pokaz się nie odbył. Więc tutaj o pieniądze publiczne proszę być spokojnym. Nie udało nam się pierwszego. Musimy pamiętać o tym, że są to nowe technologie i te technologie też czasami mogą nam spłatać figla i no przepraszamy, tak? Ja w swoim imieniu przepraszam i obiecuję, że pokaz się odbędzie. My również przepraszamy, szczególnie za brak komunikacji, za to, że Państwo nie mogliście dowiedzieć się. Państwo marznęliście, my marznęliśmy, natomiast myślę, jestem przekonany, że pokazywanie nowych technologii, że inwestowanie w nowe technologie jest właściwą drogą i trzymamy kciuki za to, żeby kolejne pokazy w Cieszynie się udały. Pierwszy podczas Światełka do Nieba na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy, raz jeszcze przepraszamy, ale też prosimy Państwa o wyrozumiałość i o trzymanie za nas kciuki. Ostatecznie drony nad cieszyńskim rynkiem nie zatańczyły, ale jeśli zadbać by tylko o odpowiednią oprawę muzyczną przy tak wzorowej frekwencji, to z pewnością byłaby to największa taneczna impreza na płycie rynku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.